obyś żył w ciekawych czasach. I my na pewno w tych ciekawych czasach żyjemy, niektórym to się podoba, bo one są całkiem rzeczywiście kolorowe, a niektórym się nie podobają, bo są chyba za ciekawe. Barbara Okuła, już prawie poseł, jest dzisiaj Państwa gościem, trzecia droga, a ja nazywam się Maciej Dobrowolski, kłaniam się nisko i witam w Radiu Yard. Czy już się Pani Barbaro przyzwyczaiła do tego, że mówią do Pani poseł? Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Powoli zaczynam się przyzwyczajać, ale nie do końca czuję jeszcze to, że jestem tym posłem. No, zauważyłam, że faktycznie jest to tytułowane. Także spotykam się z tym już coraz częściej. Kiedy tutaj szliśmy, ja muszę to powtórzyć, czasem tylko sprzedaję moich rozmówców, ale tu chyba wiele nie sprzedam, to powiedziałam, że ja się strasznie cieszę, jak się moim znajomym realizują marzenia. Pani powiedziała, ja nie wiem, czy była, to było moje marzenie, jakoś tak pani to ujęła słowa, a ja powiedziałam, ojej. Tak, bo marzeniem moim nie było, żeby zostać posłem, a bardziej, żeby zmieniła się rzeczywistość wokół nas. Ale z drugiej strony dobrze, że będę tym posłem, będę miała na to wpływ, żeby ta rzeczywistość faktycznie zmieniła się na lepsze. Baśka jest taką osobą, która, jak to powiedział Szymon Hołownia? Baśka jest taką osobą... Jaką powinna być posłanka. Posłanka, coś takiego, prawda? Tu koniec cytatu. Tak, kojarzę z wywiadu Szymona. Tak. I w moim chyba spocie reklamowym, też jeszcze było ujęte. Mylił się? Cieszę taki się. Powinien być poseł jak pani. No pani jest za spokojna, pani Barbaro, chyba że pozory mylą. Cieszę się, że tak o mnie powiedział, bo znał mnie, więc myślę, że on wie, jaki powinien być poseł. Natomiast ja o sobie muszę powiedzieć tyle, że jeśli chodzi o mój charakter, nadaje się i nie nadaje. Wszyscy twierdzą, że się nadaje. Ja myślę, że trochę może jestem zbyt wrażliwa, więc może będę miała tutaj ten problem, ale też to jest atut, bo może zmieni się to w tym Sejmie, że jeśli będą posłowie wrażliwi, z empatią, z szacunkiem do innych, to być może zmienimy też ten Sejm. A nie tłuste koty, tak. Że tu zacytuję, tak? Tłuste koty już pani spotkała na korytarzach? Nie, jeszcze. Nie byłam w samym Sejmie na sali posiedzeń, byłam tylko w korytarzu, gdzie były tylko osoby od nas, więc tam tłustych kotów nie było. A kiedy po raz pierwszy będzie pani miała okazję zderzyć się z tą sejmową rzeczywistością prawdziwną? Myślę, że już pewnie po zaprzysiężeniu będziemy tam już w Sejmie. Natomiast będziemy mieli jeszcze szkolenia, seminaria, a więc być może tam też będą różni ludzie, nie tylko z naszego ugrupowania. Do tej szkolenia? Pory, tak. Czegoś was uczą? Tak, tak. To jak głosujemy, będziemy na sali sejmowej, będziemy mieli zajęcia z... No tak... To, co poseł tam, co mu przysługuje, jakie mamy jakieś takie uprzywilejowania, jakie prawa, jakie obowiązki, no takie ogólne, bo tego nie znam. Ja tutaj i my nowi posłowie też nie znamy. Zadałem pani takie troszeczkę pytanie, opowiadając serial Rancho, ale niestety pani nie oglądała tego z tak no, zapartym tchem i z takim fanem jak ja. Przypominają mi się odcinki, w którym senator Kozioł wprowadzał swoją ekipę swoich posłów w swojej partii razem z Czerepachem i Locia z Halinką też chciały być i oni chcieli ich bardzo posłankami i chcieli wcześniej ich bardzo zniechęcić, potem one się już pojawiły w tym Sejmie i tak dalej. Czy trochę pewnie to tak wygląda, że oni was tak trochę, no tak, no przez niełatwy przeszkód teraz przerzucają. Mówię o Szymonie Hołowni czy na przykład Władysławie Kosiniaku-Kamyszu, starym wyjadaczom, choć Szymon Hołownia to jeszcze świeże. Tak, on jeszcze nie jest wyjadaczem tutaj akurat, ale jest dobrym politykiem. Myślę, że będzie dobrym politykiem, bo poznałam go na tyle, że widzę, że ma dużo takich fajnych cech, które mam nadzieję, że się nie zawiodę, że się sprawdzi. Nie wiem, czy zniechęcają. Trudne to będzie. Tak jak byłam już na tych pierwszych takich spotkaniach, to wiem, że to będzie też takie duże poczucie obowiązku. Zaufanie, które wzbudziliśmy, musimy też jakoś spełnić tutaj te oczekiwania wyborców, więc nie będzie to takie łatwe zadanie, jeśli się podchodzi do tego na poważnie. Ja tak podchodzę. Nie poszłam do polityki dla zabawy, czy żeby się przekonać, czy zwyciężę, czy nie. Zastanowiłam się, podjęłam decyzję. Nie do końca wierzyłam, że się uda, bo miałam bardzo nieduże szanse,
ale jak już jestem, to chcę dać siebie wszystko i zrobić wszystko, żeby spełniły się te moje obietnice i moje oczekiwania też, jeśli chodzi o politykę. A kogo będzie pani w Sejmie reprezentować? No teraz wszystko pewnie będzie się dopiero klarowało. Zgłaszaliśmy na razie, w jakich komisjach chcemy być, a więc to tak na razie będzie wszystko dopiero się rozgrywało. Generalnie, no, tak jak zawsze wspominałam w kampanii wyborczej, moim takim najbliższym tematem jest przedsiębiorczość, a więc myślę, że tutaj w tej przedsiębiorczości chciałabym reprezentować. Czyli lokalnych przedsiębiorców małych i średnich. Tak, tak. No, my byliśmy, bo też się do nich zaliczam, my byliśmy bardzo zaniedbani przez ostatnie dwie kadencje. Tak, zgadzam się. Gdzieś tam, kto dostawał po pysku, to my. Tak. No to na nas wszystko niezależnie od moich skupiało. Poglądów politycznych. Tak, na nas się wszystko skupiało, na naszych podatkach. Zresztą jesteśmy taką grupą, myślę, że nigdy niedocenianą tak do końca. Bo ja uważam, że przedsiębiorcy, szczególnie ci mali, powinni być motywowani przez każdy rząd do tego, żeby działali, żeby chcieli prowadzić swoją działalność, żeby nie przenosili gdzieś tam się w czarną strefę, bo jest za wysoki ZUS, bo nie stać ich na, żeby nie zwalniali pracowników, bo tak naprawdę to dobro przedsiębiorstw, tych małych też, nawet niezatrudniających, bo sami siebie zatrudniają, czasami jednoosobowe firmy, ale tych dużych, większych, którzy zatrudniają pracowników, to dobro takich przedsiębiorców też jest dobrem pracownika. Bo jeśli przedsiębiorstwo osiąga zyski, to zawsze te premie wypłaci. Ja jestem przedsiębiorcą, pracodawcą i wiem, że nie żałuje się pracownikom pensji, jeśli sami dobrze funkcjonujemy. Natomiast jeśli my osiągamy straty, czy mamy jakąś taką niepewność, to też i ograniczamy zatrudnienie, i też wypłacamy mniejsze opłaty. Albo się zamykamy. Kilkaset tak, tysięcy zamkniętych tak. podmiotów gospodarczych tak, w przeciągu ostatnich kilku lat. Tak. Mhm. My też zamykaliśmy swoje sklepy. To był COVID, ale wyborcy, może tutaj Prawa i Sprawiedliwości, cieszyli się wtedy, kiedy słyszeli w telewizji komunikaty, że wzrasta pensja minimalna, że to, a pracodawcy płakali. Jacy to wy krwiopijcy jesteście, pani Barbaro, pani poseł. To jest fajnie, jeśli wzrasta płaca. To jest fajnie. Tylko, że jeśli wzrasta płaca minimalna, sterowana przez rząd, to podraża koszty przedsiębiorców i rosną ceny. I ludzie tak nie odczuwają tego w pierwszym momencie. Fajnie, bo dostałem wyższą wypłatę, natomiast co ja za tą wypłatę kupię? Bo ceny wzrosną, bo koszt pracownika wzrasta, ale to nie gospodarka reguluje, tylko rząd. Więc to nie jest naturalne. Mówi to pani z pełnym przekonaniem, dlatego że sama jest pani przedsiębiorcą. Tak. Powróćmy może do tej naszej pierwszej rozmowy, o której mówiliśmy, przedstawialiśmy panią jako lokalnego przedsiębiorcę właśnie. Z mężem prowadzi pani dwie różne firmy. Jedna to taka bardzo męska, chłopska firma, w której się pani bardzo dobrze czuje. To firma związana z rzeczami malarskimi, taką trochę ogólnie mówiąc budowlanką. Tak. A druga firma to takie trochę pani dziecko dosłownie w przenośni. Prostując, prowadzimy jedną firmę, ale mamy dwie branże. Dwiema branżami. Tak. O, dokładnie tak. Tak. Ja bardziej tak zajmowałam się zabawkami, mąż bardziej farbami, ale generalnie to łączymy to wszystko w jednym, bo jak ja zajmuję się finansami, a więc w całej firmie zajmuję się finansami. Nie zamknęła się pani przez COVID? Było trudno przez COVID przetrwać. Utrzymaliśmy zatrudnienie. Później po COVID-zie było trochę gorzej, jak też wybuchła wojna, więc na Ukrainie, więc też i Białorusini przestali przyjeżdżać, a więc musieliśmy zamknąć sklep, jeden, potem drugi, ograniczyć zatrudnienie, no ale musieliśmy to zrobić, żeby przetrwać. A więc trudne to było, bo generalnie nie lubię zwalniać ludzi. Mamy też fajny personel, a więc zawsze jest, to są trudne decyzje. Bardzo się cieszyli, kiedy usłyszeli to, co i pani usłyszała i my wszyscy, że została pani posłem? Myślę, że tak. Gratulacje były. Zresztą w ogóle wielu ludzi się do mnie zaczęło odzywać, gratulować, cieszyć się. A więc to takie fajne, bo to też takie wspierające jest. No ale też ludzie zazdroszczą. To wie pani, że ten sukces to ma taką tą czarną stronę, o której pani być może tak wprost zdaję się nie dowie. Zdaję sobie z tego sprawę, natomiast częściej ludzie gratulują, niż powiedzą wprost, a jej się udało, nie? A więc tego ja nie słyszę jeszcze. A koleżanki i koledzy z klasy, bo widziałam w międzyczasie spotkanie klasowe było. Koleżanki i koledzy gratulowali. Nie widziałam jakiejś tam zazdrości. Nawet śmiałam się, że więcej osób mnie prosiło do tańca na tej imprezie, nie? Niż wcześniej.
A mówi to Barbara Okuła, która dzisiaj jest Państwa gościem na antenie Radia Yard. Trzecia droga, posłanka trzeciej drogi, już prawie posłanka trzeciej drogi, już za chwileczkę za przysiężenie na posła. Barbara Okuła, która mówiła o ważnej roli przedsiębiorców i ludzi, którzy tworzą gospodarkę. W spocie nawet miała Pani takie słowa, że dosyć wyciągania ręki po pieniądze. Podarmowe pieniądze. Czy generalnie wydaje mi się, że ci ludzie, którzy naprawdę potrzebują, rzadko tą rękę wyciągają. To jest takie moje zdanie, bo ja generalnie działam na wielu aukcjach charytatywnych, pomagam dzieciakom, a więc bliskie mi są te tematy działalności charytatywnej, pomocy. Swoje banery przekazywałam do Fundacji Ku Dobrej Nadziei. Oni zajmują się osobami w kryzysie bezdomności. I wiem, że często ci ludzie, którzy najbardziej potrzebują, oni tej ręki nie wyciągają. Wyciągają często ci, którzy nadużywają naszej pomocy. Ostatnie lata ich do tego zachęcały. To tak. Dlaczego nie, jeżeli państwo dawało dużo rzeczy? Tak, i uważam, że to pracę trzeba doceniać. Ja zawsze to powtarzałam. Zresztą wychowywana byłam na wsi, gdzie praca była taką wartością nadrzędną. Często nie chciało się aż tyle pracować, ale byłam przyzwyczajona od dziecka, że były żniwa, były sianokosy, było wykopki i ja marzyłam o tym, żeby iść do szkoły. Moi rodzice zwalniali mnie, żeby zbierać ziemniaki, a ja marzyłam o tym, żeby pójść do szkoły, żeby jednak mnie nie zwalniali, bo to było łatwiejsze uczyć się niż pracować fizycznie. A więc myślę, że praca, zresztą w każdej gospodarce to praca, gospodarność jest ważna, nie takie wydawanie pieniędzy. Kogo by najbardziej chciała Pani, nie chciałaby Pani spotkać na sejmowym korytarzu z tych takich polityków, których Pani zna z telewizji do tej pory, których znała Pani z telewizji? Ja spotkać mogę każdego. Rozmawiać mogę z każdym. Nie mam jakichś takich obiekcji, że nie porozmawiam z kimś. Natomiast lubię niektórych nie lubię. Na pewno wiadomo, kogo nie lubię. A kogo Pani nie lubi, bo ja nie wiem. Nazwiskami mam przerzucać. Nazwiskami walisz. Pani wolno, Pani jest posłem. No nie lubię takich polityków, którzy są niekulturalni, którzy obrażają innych, którzy wyzywają opozycję. No chyba Pan się domyśla. Kto? Dlaczego Pani myśli o Pani Krystynie Pawłowicz, która już nie jest posłem? Albo Jarosławie Kaczyńskim, który jest, tak w dobrym kierunku idę? Dobrym. Pan marszałek Terlecki? No, mniej więcej. Tak? To jest taka ekipa. Natomiast nie mam osobiście do nich jakichś takich urazów, żeby nie stanąć z nimi i nie porozmawiać. No pewnie nieraz to Pani będzie musiała zrobić. No na pewno i pewnie to zrobię. Nie będę unikać ludzi, na pewno tych, którzy myślą inaczej. Bo ja szanuję poglądy innych, dopóki są to poglądy wyrażane w sposób kulturalny, z szacunkiem. A z tego, co Pani widzi, już teraz trochę Pani widzi, oni się rzeczywiście tak naprawdę bardzo kłócą. Tamten Hołownia z lewicą, ten z PSL-u z lewicą i z koalicją, albo i w ogóle tamci ze wszystkimi razem i tak dalej, i tak dalej? Jeszcze tego nie widzę. Jeszcze nie. Jeszcze tego nie widziałam, ponieważ nie spotkałam nikogo w Sejmie. A więc powiem Panu przy następnym wywiadzie. Dobrze, to na to liczę. Tu się Pani nie dała mi podpuścić. Nie mówiłam długo. Tu nie? I bez konkretów. Jakie to polityczne, co? Tak, trzeba tego się uczyć. Pani Barbaro. Dlatego chodzę na zajęcia aktorskie. No tak, przecież jak rozmawialiśmy. W teatrze rozmawialiśmy o tym. Tak. I to ojej, to w ogóle nie myśląc o polityce jeszcze rozmawialiśmy o tym. Tak. To faktycznie. No to się na pewno przyda. To utrzymuje. Znaczy to nie tylko aktorskie, bo to jest aktorsko-wokalno-taneczne zajęcia, czyli musical. Mhm. No i trochę się w tym realizuję. Nie wiem, czy będę miała teraz czas, bo trochę jednak muszę się przeorganizować, bo trochę będzie wyjazdów do Warszawy, ale myślę, że te swoje pasje chcę utrzymać. Pani pracy będzie miała pełne ręce po łokcie, dlatego że tak ma poseł partii, która ma przełożenie na rządzenie, na wymierne korzyści, które taki poseł może przynieść. Poseł opozycji to jest fajnie, natomiast to takiego przełożenia nie ma. Pani wie, jaką w tej chwili odpowiedzialność ma Pani w rękach? Wie Pani, jak dużo może Pani dobrego zrobić dla ludzi? Myślę, że wiem. I myślę, że z taką ekipą, jaką stworzymy, bo na razie wszystko idzie w takim dobrym kierunku,
że porozumiewamy się wszyscy i osobiście nie uczestniczę w tych rozmowach, ale wiem, że wszyscy no poważnie ten temat wzięli i naprawdę, naprawdę rozmowy się toczą, nie ma kłótni, nie ma jakichś takich targowania się, tylko po prostu są rozmowy i chcemy naprawdę wszyscy razem to wszystko zmienić, odkręcić przez te 8 lat to wszystko, co było źle zarządzane, źle robione. Na pewno były też i dobre jakieś tam strony tego, tak? Ale nie możemy też mówić, że wszystko to, co było przez 8 lat, to było złe. Na pewno znajdą się i jakieś tam pozytywne. Natomiast my też nie chcemy wszystkiego burzyć i zaczynać od początku. My chcemy kontynuować to, co było dobre, a to, co było złe, naprawić. To taki jest nasz kierunek. Barbara Okuła to powiedziała, proszę Państwa. Jeszcze nie poseł, ale już poseł. Ilu jest nowych posłów w Sejmie? Kilkudziesięciu jest w ogóle we wszystkich ugrupowaniach, prawda? Całkiem spora grupa Państwa weszła, takich świeżaków. Myślę, że tak. Z naszego ugrupowania to większość jest takich właśnie nowych posłów, którzy nie mieli wcześniej doświadczenia w Sejmie. Ale i pisma też takich, czyli starzy wyjadacze tak, też pośród nich tak, są ci nowi. Tak, z Koalicji Obywatelskiej, też tutaj z naszego sporo. Regionu tak, też tak. Weszły nowe Może osoby. Może najmniej PSL ma, oni są tacy już tacy zasiedziali. No, od nas akurat jest jeden mandat i też to już był poseł, także jest doświadczonym posłem. Ale z koalicji jeden wszedł doświadczony, dwóch nie. Od nas... Szymon i ja niedoświadczeni w sumie, jako posłowie. I reprezentantka Łomży, pani poseł Alicja. Tak, właśnie też z koalicji. Tak, z Koalicji Obywatelskiej. Pani Barbaro, żeśmy sobie pogadali trochę tak przy tej herbatce, która pani wystygła, widzi pani? Widzę. Ona już jest zimna, naprawdę. Tak, nie pan zagadał, że Ale jak pięknie pachnie herbatka. W studiu, to owocowa herbata. Tak. Pięknie I pan tak. Nie chce pan spróbować. Nie, bo wtedy... Słyszałam taki jeden wywiad. Chciał pan kawę wypić. Z tą kawą się tak. No to przecież to... Pobratymcy pani, tak? Tak, z Białostockiej Akademii dokładnie, muzykalowej. Ale nie chcieli dać tej kawy. Dopiero na końcu jak wypili, to mi chcieli dać tą kawę. Już naprawdę? Naprawdę, tacy są. Do końca życia będę im pamiętał. Tą to kawę. Teraz, pani Basiu, proszę pić tą owocową. To ja się z panem podzielę. Na zdrówko. Żeby pan, ale w sumie, może pan mnie pamiętać do końca życia. Ale ja z tego, panu, że się podzielę. Ja już panią zapamiętałem. Cieszę się bardzo. Żeśmy sobie pokwidlili pani Barbaro tutaj. Naprawdę, żeśmy sobie prawie z dzióbków nie jedli. Ale dobrze mieć znajomego posła. Tak? Tak. A w jakim sensie dobrze mieć? No jak to? Teraz sobie zrobimy zdjęcie, ja sobie wyrzucę na fejsa. Dobrze. No i liczę na lajka. Oczywiście. Barbara Okuła, trzecia droga, białostocki, podlaski poseł był dzisiaj państwa gościem. Pięknie, dziękuję. Dziękuję również.